Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Deathloop. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, oczywiście też nie zapomnij o tym. No i jakby coś, to streamuję na Twitchu, więc zapraszam. Dzisiaj od rana, bo mamy kolejny dzień, zajmiemy się na początek tutaj ciszą radiową. Jest to trop, który tutaj jest związany z Julianą. I przy okazji jeszcze Wam powiem, że odkryłem, dlaczego ta gra nagle ma spadki FPS-ów do 20. Ta gra, w momencie, w którym gracie coraz dłużej, zapycha Wam VRAM w karcie graficznej, którego mam 8, tu już jest 7,2 w ogóle pokazane. I praktycznie po każdej jednej gierce warto jest wziąć i zrestartować tą grę, żeby po prostu ten VRAM się odblokował, bo ona go wciąga, ale go już nie oddaje. Dobra, no ale to nieważne, lecimy sobie do kompleksu w takim razie. Rozejrzeć się w stacji zasilania. Juliana nie chce, abym dostał się do stacji zasilania, a to oznacza, że jest tam coś, czego według niej nie powinienem zobaczyć. W kompleksie można wziąć udział w grze wyzwanie i na parkingu na obszarze kompleksu znajduje się punkt dostawczy. Okej. No dobra, eksploruj kompleks w takim razie. Czyli po prostu Bethesda jak zwykle zjebała coś w swojej grze. Chyba nie było jeszcze gry, w której by coś nie spierdolili, tak szczerze mówiąc. Fallout 76 leżał, czwórka leżała. Skyrim w sumie dobrze chodził, ale to nie wiem, bo grałem. Jebać tę wyspę! Każdy tutaj chce mnie zabić! Etap zrzędzenia, wcześniej tym razem. W każdej sekundzie, każdego dnia! Teraz zapytasz, czy to są za światy? Wieczna kara za twoje gówniane, samolubne życie. Kurwa! Ja się śmieję i mówię, na pewno. Kurde, zacząłem o czymś... w Skyrima... Nie wiem, czy zrypali, ale w Skyrima jest taki problem, że ja w niego grałem dość późno. Problemem jest też to... Słuchajcie, eternaliści, tu was wizjoner Igor Sernik z ważnym ogłoszeniem. Trzymajcie się z daleka od kompleksu. Prowadzę przełomowe eksperymenty i nie zniosę żadnych zakłóceń. Nie wchodzić tu! Problemem jest też to, że nie mam jednej przydatnej mocy, którą jest oczywiście splot. Mogę sobie co najwyżej porzucać przeciwnikami. A no i tu jest chyba wieżyczka, nie? A, tej wieżyczki o tej porze jeszcze nie ma. To bardzo mnie to cieszy w sumie. Nigdy nie jest za późno. Okej, ja muszę się tutaj gdzieś dostać. Skoczmy sobie tutaj. Jestem w stanie tu podejść jeszcze? Jestem, dobra. Mamy tutaj wzmocnienie. Może go lepiej ściągnę. Mamy tutaj wzmocnienie do zasięgu wieżyczek i tak dalej. Może się ona przydać najwyżej, później ją... Wyżej później ją otworzymy. Pełny dostęp. Drodzy współpracownicy, po uruchomieniu pętli zespół będzie mógł skupić się na innych przedsięwzięciach. Najważniejszy z nich jest odzyskanie dostępu do ośrodka z generatorami operacji Horizon pod centrum kontroli pętli. Nieważne, ponieważ ośrodek znajduje się pod eksperymentalnie delikatnym sprzętem, użycie ładunków wybuchowych nie wchodzi w grę. Powtarzam, nie próbujcie wysadzić drzwi stacji zasilania materiałami wybuchowymi. Przydzielono wam różne narzędzia, zróbcie z nich użytek. Oczekuję, że... Zadanie to będzie waszym priorytetem. Te drzwi mają być otwarte, nim w je zejdzie słońce. Zwracam się z szacunku dr. Wendy Evans. Czy tam Evans. Widzę tam jakiś ruch. Coś chce. Mój dziad!
strachu ciału odblokowano osiągnięcie. Sztos. Trochę HP zmarnowałem, ale... Ale zaraz sobie pewnie odzyskamy. O, na przykład tutaj. Kurde, jak oni mnie szybko wykrywają, nie? To jest troszeczkę... My tu nie byli, a byliśmy tutaj. To jest ta lokacja, gdzie wcześniej... Gdzie wcześniej, na samym początku tutaj jakiś film oglądaliśmy, nie? Chyba tak. Gdzieś mimiką chyba stał jeszcze. Powiedz coś mądrego. Halo? Dobra, idziemy na dół. Jeszcze sobie tu zerknę, tylko czy coś tutaj nie leży do wchłonięcia. Nie. Stacja. Dobra. A, tylko... Którędy? Tędy? O kurde. Całe szczęście, moi mili państwo, że ta wieżyczka nie była... aktywna. Bo już bym kurde leżał. Nie, nie trzeba. Trochę amunicji. Jak ja mam tam się dostać? Tędy jakoś? Tu są schody, dobra. Czuję się bardzo dobrze. No dobra. Boję się jednego, że mi zaraz Juliana gdzieś tu wleci. Będę musiał z nią walczyć. Dobra, a jesteśmy na dole. Grobowa cisza. Stacja zasilania, okej. Mam już dość amunicji. Wytłuszczona dyrektorka. Wyłuszczona. Drodzy eternaliści, dobra. Jedne drzwi się otwierają, inne pozostają zamknięte. Bazując na dokumentacji operacji Horizon, powinniście być w stanie ponownie aktywować i uzyskać dostęp do sąsiedniej stacji, przywracając działanie na mniej niż dwóch generatorach znajdujących się poniżej. Zajmijcie się tym. Z poważaniem, Wendy Evans. W komplekcie, w Updam. To chyba wiem, gdzie jesteś przy moście do tej gry. Freestat. Mhm. Uwaga, brak zasilania. Brak energii. No to bateria jakąś trzeba wdupić, nie? Tu jakiś przewód gdzieś leci. Brak zasilania. Mogę się dostać od dołu tam. Więc musimy zejść tutaj. Rzuć okiem, to jest zepsute. Wciskam guzik, ale nic się nie dzieje. Próbowałeś wyłączyć i włączyć to
kurwa ty. Nie bądź zachłanny, Colt. Nie przeczytałeś jebanej instrukcji. Spróbuj ze mną zadrzeć. Generator potrzebuje energii, żeby generować... Nie do miary. Co mi to da? Jeszcze kogoś tu chyba słyszę. Wykryli ten. Nie wykryli mnie, tylko fraga. No dobra. O. Dobra. Rozejrzyjmy się w takim razie. Bo ja muszę tu jakoś przywrócić zasilanie w tym pierdzielniku całym. Zgaduję, że muszę jakoś tutaj to uruchomić, tak? Już chyba nikogo nie ma. Przynajmniej na razie nie widzę nikogo. Tam gdzieś powinny być jeszcze schody. Ale zanim to... Pozbierajmy sobie wszystko, co się da. Czyli jednak z baterią trzeba będzie dymać. Okej. Tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi. Bo teoretycznie to jest tam. Tylko, że nie mogę przesłać tego, póki nie wejdę gdzieś tam. 000. Tu też bateria, czyli dwie będą potrzebne. Tam były dwie. Na wejście praktycznie do tego miejsca. Kurna, to jebitnie duży budynek jest. Kurwa, jakie tu jest pole minowe, panie. No ale dobra, zajmijmy się na razie tamtym, tu najwyżej wejdziemy za chwilę. Czekajcie, przyszedłem stamtąd i tam gdzieś powinny być schody, ta? Sprawdźmy sobie te drzwiczki tutaj. Darmowa energia, no właśnie, tutaj też możemy załadować, dobra, git. To nawet lepiej. Tylko nie ma tu baterii nigdzie. Już chyba wiemy, kto ma baterię. Tam jeszcze na górze ktoś łazi, o. Kurwa, nie trafiłem. I tam jeszcze za tymi drzwiami. Teoretycznie można było rozłożyć wieżyczkę, ale ja wolę ciche rozwiązania. Z chłopa tylko buty zostały. A to tak hałasuje. A tu jest jeszcze przejście do tamtego miejsca, dobra. Tu jeszcze ktoś gdzieś jest na górze. Bo się znacznik nad nim wyświetlił chwilę temu. No i dobra. Tu jest bateryjka, pięknie. Medalionik. Myślałem, że to jakiś dokument. Zbierzmy rezyduum trochę.
Dobra, czy tak, potrzebujemy... O, tu coś jeszcze leży. Kurde, kogo ja ściągnąłem po cicho? Myślałem, że kurde, jakiegoś tego... Wizjonera. Dobra, potrzebuję baterii, jeśli się nie mylę już. Więc wróćmy tutaj. Gdzie ona była? Tu chyba, nie? Na stole, nie. Kurde, gdzie ta bateria była? Moment. Fuck, no kurka wodna, zapomniałem. O, tu. Dobra. Tylko czy ja muszę wziąć i... Aha, tylko nie mam chyba jednej baterii. Co z tego, że ja tą naładuję i wdupię ją tutaj. Bo że na jednej jesteśmy to w stanie zrobić. Czy jest opcja, że zrobimy to jedną baterią? Zwiększanie zasilania, bieżąca pojemność 300 jednostek. To daleko. Dobra, no i teraz na górę wróćmy i muszę obczaić, gdzie tu było to przejście teraz, nie? Energia przekierowana do kompleksu. Zmniejszanie zasilania. Zaśpiewaj dla mnie. Aha, czyli ja tutaj nie przychodziłem ten. Ktoś tu ma kurde wiadomo co. Więc ja jestem jedynym, który to widzi? Skąd taki zaszczyt? Dlaczego ja? Czemu dostaję wiadomości od kogoś lub czegoś? Najprawdopodobniej dostajesz te wiadomości od siebie. Tam jeszcze będę musiał wrócić. Do tamtego miejsca. Ogólnie to weźmy sobie inną broń w tej chwili. Ściśle poufne. Do POR Natalia Sobel, druga oficer naukowa stacji Tedivar. Od Raznik, główny oficer ochrony. Z powodu straty naszych eksperymentalnych zasobów, wyłączając w to kapitana podczas incydentu związanego z anomalią, główna oficer naukowa Piszczek została zwolniona z pełnienia swoich obowiązków. Powierzono je wam. Wymagają one przekazania wam wielu kodów dostępów, w tym kodu do panelu stacji zasilania. Niezbędną dokumentację znajdziecie w archiwum operacji Horyzont w pobliżu bramy w Abdam. Jest przechowywana na regale numer 1 w magazynie dokumentów zastrzeżonych. Dostęp wymaga okazania dowodu tożsamości. Armia wierzy w wasze umiejętności i liczy na dyskrecję dr Sobel. Nie zawiedźcie nas. Panel stacji zasilania? Zdaje się, że popsułoby to Julianie dzień. Pora chyba się wylegitymować. Okej, znaleźliśmy to, co potrzebowaliśmy, ale przejdźmy jeszcze tutaj.
miejsce, zły czas. To samo mogę powiedzieć o tobie, mój przyjacielu martwy już. Aha. Dobra, ale wróćmy sobie jeszcze. Szacunki dotyczące szans przeżycia pilota. No jakby ktoś nie kazał lądować, wiadomo gdzie, 10 kwietnia, to... Może by się nie rozjebali wtedy o brzozę. I szacunek by był większy. A ty kurwa jedna z drugą, co tu robisz? Nie spodziewałem się tu ich. Skubańce. Kompletnie się tu przeciwnika nie spodziewałem. Chwilą tędy szliśmy i tu nikogo nie było, nie? Brakuje jeszcze, żeby Juliana nam tu wyskoczyła gdzieś. Ja pierdolę, co was się tu tylu narobiło? Jeżeli się okaże zaraz, że jeszcze dalej pójdę i będą kolejni, to ja to pierdolę. Bo ogólnie to ja chciałem wziąć. Cofnąć się jeszcze tutaj. Przepraszam, nie tutaj. Tu jest ta, co darła ryja i drze nadal. Nie potrzebuję. Tu chciałem jeszcze pójść i zbadać tamtą lokację. Dobra, tu ich nie widzę. Tylko gwoździe mi się kończą. Ale chciałem pójść zbadać jeszcze... sobie tamto miejsce tam. 204, 203. To chciałem zbadać. Wydaje mi się, że tutaj coś może być jeszcze ciekawego do zrobienia. Jest tu parę rzeczy. Tam jest jakiś w ogóle... Tu też mogę włączyć jeszcze zasilanie. Drugie dodatkowe przejście. Martwi mnie liczba tych kurna laserków. Ale na szczęście mamy coś takiego, co pozwoli nam skakować tę wieżyczkę z dalszej odległości. Kurwa, nie widziałem tego lasera. Tu gdzieś mina jeszcze pika. O kurwa, ile tych min tam stoi, leży. Też bateria. Dobra, moment. Tej raczej nie sięgnę. W ten sposób. No ten laser mi ładnie wydupił. Dobra, z tej strony chyba wszystkie. Kurde, tu jest napisane, że ta woda jest pod prądem. W tym miejscu.
Rozwal. Proszę. Ostrożnie. No i teraz kurna, którą mam rozbroić? Co za suka. Ale tutaj tak szczerze mówiąc, to nic więcej tu nie ma, oprócz tego jednego tutaj. Tej jednej rzeczy tu, którą od razu zobaczyłem jak wszedłem. No i wdupienia tu jakichś tych baterii, tylko że po baterię to się muszę cofnąć. I muszę mieć ją naładowaną dwa razy. To mi coś w ogóle da? No, come on. Zobaczmy. Chyba to nic i tak nie da, więc możemy to olać. Więc wychodzimy stąd w takim razie. I zakończymy sobie odcinek. Ja sobie grę zrestartuję przy okazji, żeby mi się nie wypierdalał VRAM. Powinno być git, tylko tu jest jeszcze chyba... No tak, tutaj nie mogę tego zrobić, bo muszę iść do innych lokacji jakby, nie? Żeby tu cokolwiek podziałać. Dobra, pytanie teraz jest jeszcze jedno za 100 punktów, jak ja tu wszedłem? Tędy chyba, nie? Tak. Tędy też spierdalamy. Teraz jeszcze Juliana powinna nas zaatakować, jak już wychodzimy z tego pierdzielnika, nie? Dobra, zawijamy do tunelów. Tak. Coś ukończono w końcu sukcesem, a nie tak jak w poprzednich kilku odcinkach, że cały czas zginąłem praktycznie i się nic nie udawało wykminić i zrobić. Nareszcie się coś udało. Dobra. Udało się przeżyć, udało się wymknąć do tuneli. Okej. Tutaj wszystkie cele zostały zrealizowane, które chciałem. Dostałem troszeczkę medalionów. Spoczko. I przenosimy się teraz do kolejnej pory dnia, ale to już w następnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się jutro w następnym odcinku z Deadloopa albo dzisiaj o 17 w sumie. Wbiję też do linku w opisie. Trzymaj się. Cześć.